Z Ewangelii według świętego Mateusza przyprowadzili oślice i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. A ogromny tłum stłał swe płaszcze na drodze. Inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano, kto to jest. I z Ewangelii Łukasza. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim. Wtedy rzekł gorąco do nich, pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł, weźcie go i podzielcie między siebie, albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Dziwni są ludzie, jakże bardzo zmienni w swych poglądach. Wpierw krzyczą Hosanna synowi Dawida, by kilka dni później krzyczeć na krzyż z nim. Ale warto dostrzec, że całe miasto się poruszyło. Poruszyło się tym wjazdem tak bardzo nietypowym, jakiego może wcześniej nie widzieli. Jednak słyszeli o Jezusie. Całkiem możliwe, że i byli świadkami jakichś cudów, a może i nawet chleb cudownie rozmnożony jedli. Coś w nich mówiło, że ten, co wjeżdża dziś z tak głośnym wiwatem tłumu, może mieć wpływ na ich życie. Jednak do końca go nie poznali. Poszli za tłumem, bo coś się działo. A gdy Jezus zniknął z ich oczu, wrócili do swego pospolitego życia. Jakże ważne jest poznanie tego, w co wchodzimy albo co chcemy odrzucić. Czasem można bezwiednie pozbyć się bogactwa, bo będzie się uważać je za zwykły śmieć. Można odrzucić człowieka, bo nam się nie podoba jego wygląd. Albo nie słuchamy, co mówi. I chodzimy z założenia, że wartościowa rzecz musi być dobrze opakowana. Spotykamy się z tym w banku czy w salonie samochodowym. Wystarczy przyjść chociażby w dresie, a już patrzą na nas z pogardą. Ale jak się człowiek ubierze, nie, w marynarkę albo garsonkę, to już niemalże rozcielają czerwony dywan. Tak łatwo się pomylić, jeśli chodzi tylko o powierzchowne ocenianie tego swojego rozmówcy czy klienta. I tak właśnie patrzono na Jezusa. Czerpiąc z księgi Izajasza, nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Chadzał z rybakami, z celnikami po okolicy. Zadawał się z grzesznikami, jadał z nimi, bywał ich gościem. Przecież to powinno być karalne, myślano. Nie przystoi to nauczycielowi. Ale Jezus nie tylko był nauczycielem. On przede wszystkim był pasterzem. Jak powiedział papież Franciszek, pasterz musi mieć zapach swoich owiec. Dlatego jest z przodu stada, by prowadzić. Jest w środku, by towarzyszyć. Jest na końcu, by zatroszczyć się o tych najsłabszych. Dlatego ten wjazd był tak pięknie odebrany. Jednak później nastąpiło wydarzenie, którego do dziś wielu nie pojmuje. Uczestniczymy w Eucharystii, ale znaczna część na zasadzie obowiązku i przyzwyczajenia. Kiedy przyszedł czas spożywania paschy, gdy ta cała apostolska grupa zasiadła do wieczerzy z Panem, dokonało się coś niebywałego. Baranek miał zupełnie inną postać, przesłanie zupełnie inną treść. Dotychczas paschę spożywano w pośpiechu, bo to pamiątka wyjścia z niewoli. Dziś paschę się celebruje. No przynajmniej tak powinno być, bo to przejście od życia w grzechu do życia w chwale.
Eucharystia nie jest wspomnieniem niewoli, ale jest dziękczynieniem za uwolnienie. To w końcu dokonało się na Golgocie. Ofiara Syna Bożego złamała raz na zawsze kajdany śmierci, a jednocześnie otworzyła nam wrota raju. Dlatego w wyznaniu wiary mówimy, że Chrystus wstąpił do piekieł, by wyciągnąć tych, co zostali tam zamknięci bez nadziei na coś dobrego. Podczas modlitwy błogosławieństwa chleba i wina znaki nie zmieniają się. Zmienia się ich wartość. Od materialnej rzeczy przechodzimy do duchowej wartości. Chleb staje się ciałem Pańskim. Wino jego krwią. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, nie umrze na wieki, powiedział Jezus. Dla wielu to abstrakcja. Z bólem patrzę na często wypełniony kościół, a przystępujących do komunii jest czasem tylko garstka. Gdzieś coś nie poszło zgodnie z planem. Przecież w czasie ostatniej wieczerzy chleb i kielich wina z rąk Jezusa przyjęli wszyscy. Piotr, który zapomniał o znajomości Jezusa, Judasz, który był konfidentem, pozostali uczniowie, którzy, gdy zrobiło się gorąco, rozpłynęli się w strachu. My się wcale od nich nie różnimy, bo wszystko opiera się na jednej ważnej sprawie, jaką jest poznanie tego, który nam siebie ofiaruje i daje nam siebie. Eucharystia jest czasem i miejscem prawdziwego spotkania Boga z człowiekiem, który utrudzony swoim życiem szuka odpowiedzi o dalszy cel. Przychodzi się tu zostawić swój bałagan, posłuchać słowa wskazującego nowy kierunek, przedstawić swoje prośby, przyjąć dar z nieba i odejść z błogosławieństwem. Tylko trzeba się przełamać, by znudzenie wszystkim, co jest spokojne, stonowane, nie wzięło góry. To nie jest czas na sensacje, na wydarzenia rodem z wesołego miasteczka, ale jest to miejsce, w którym mogę się schronić przed zgiełkiem i jazgotem świata, który nas zewsząd przytłacza. Sakrament z definicji jest właśnie tym widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Miłości nie widzimy, ale wiemy, jakie gesty jej towarzyszą. Jest nią obecność, bliskość, czułość, wrażliwość i wiele innych. A przebaczenie, jakie otrzymujemy w sakramencie pokuty? Ja odpuszczam tobie grzech. To nie są słowa kapłana, który tam siedzi, przed którym się z trudem wyznaje swoje winy. To słowa Chrystusa, który wie, że chcąc uzdrowić człowieka, wpierw musi go uwolnić od więzów, które go krępują. A w małżeństwie chce wiązać kobietę i mężczyznę, by stali się jednością. I choć jest to karkołomne, to ten węzeł jest zbawieniem, bo jedno drugiego ciągnie za sobą. I oby to było w dobrą stronę, ku chwale, a nie ku upadkowi. Każdy sakrament, jaki został nam dany, jest łaską. I dziwię się bardzo, że podchodzimy do nich trochę jak pies do jeża. Bóg nie daje złych rzeczy. Tak jak ojciec synowi proszącemu o jajko nie poda mu skorpiona, proszącego o chleb nie poda mu kamienia. Bóg daje nam siebie w całości bez wyjątku. Ktoś inny oferuje nam tak samo wiele? Nie znam. Częściej słyszymy obietnice bez pokrycia. Bóg nie obiecuje czegoś, czego nie może spełnić, bo inaczej nie byłby Bogiem. Cytując arcybiskupa Sheena, nigdy nie jest za późno. W Wielkim Poście powinniśmy patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość. Choć czas jest zbyt cenny, aby go marnować, nie wolno myśleć, że tego, co zostało stracone, nie da się odzyskać. Zaprosić do życia Boga pojawia się możliwość nadrobienia strat. Bóg jest Bogiem drugiej szansy. A tę szansę możemy wykorzystać przy przystępowaniu do sakramentów. Amen.